Książki dla kobiet i mężczyzn, dla małych i dużych, o różnej tematyce. W sekretarzyku świętej Jadwigi każdy znajdzie coś dla siebie. Obok Dębickiego Urzędu Miasta przy figurze świętej Jadwigi Śląskiej zamontowano gablotę, w której znalazły się ciekawe publikacje. Teraz każdy może przysiąść na ławeczce i poczytać. To inicjatywa Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dębicy w ramach akcji Uwolnij Książkę. Według mnie bardzo dobrze czytać książki. Tak, akcja mi się bardzo podoba. No bo jest fajna, można wypożyczyć książki, można zabrać na wakacje, można poczytać, kiedy jest nudno. Bardzo chętnie bym tutaj przyszła i wypożyczyła książki. Dzisiaj, 15 czerwca, obchodzimy Ogólnopolskie Święto Wolnych Książek. Jest to święto, które powstało w Stanach Zjednoczonych, a w Polsce istnieje od 2003 roku. Jest to tak zwany book crossing. Book crossing polega na uwalnianiu wolnych książek, czyli każdy, kto ma jakąś książeczkę w domu, która może jest na półce, którą dawno nie przejrzeliśmy, a chcielibyśmy się podzielić z innymi, właśnie mogą właśnie na taką półkę tą książeczkę oddać, czyli tutaj przed nami jest tutaj sekretarzyk świętej Jadwigi. Mogą się zgłosić także do czytelni, gdzie jest też taka półka book crossingowe czy filii numer 4 Miejskiej Powiatowej Biblioteki. Książka ta zostanie zarejestrowana oraz opatrzona specjalnym logo akcji book crossingowej i w ten sposób możemy się dzielić z innymi właśnie naszymi książkami. Także bardzo serdecznie wszystkich zapraszam. Pani dyrektor biblioteki wprowadziła w życie taką inicjatywę, gdzie za parę minut otworzymy ten słynny sekretarzyk. To jest miejsce takie, gdzie będzie można przynieść bardzo ciekawą książkę, podzielić się treścią tej książki poprzez zostawienie książki właśnie w tym miejscu i osoba, która będzie chciała przeczytać, może sobie wypożyczyć, może przynieść w zamian za tą książkę. Cenna inicjatywa czytania, czytanie jest jeszcze raz czytania. Myślę, że czytanie książek, a czytanie, pisanie w internecie, dwie różne rzeczy. Wiele bogatszych wartości właśnie znajdziemy w książkach i myślę, że wszystkie te inicjatywy związane właśnie z taką promocją czytania książek wyjdzie tylko młodemu społeczeństwu na dobre. Sekretarzyk świętej Jadwigi to jedna z trzech półek book crossingowych, jakie znajdą się w Dębicy. Pozostałe planowane są w budynku głównej biblioteki w czytelni i dziale zbiorów regionalnych przy ulicy Akademickiej 10 oraz budynku filii numer 4 przy ulicy Cmentarnej 1. Jak powiedziała dyrektor biblioteki, zamiast leżeć na półce, książki powinny podróżować z rąk do rąk. Więc weź udział w akcji Dębica czyta, weź poczytaj i oddaj.